Nic jak tylko uciekać z tej szarości. Uciekać z tej szarości do Anglo-Ameryki, Białystok, bo to nic ciekawego. Tam też schodzą tacy, tak stali na górze i kopcił się, i kopcił. Oglądał się, tak szukają znajomych. Nie ma tu znajomych, bo tutaj nawet przyjeżdżają specjalnie do Warszawy. Tak jak z Bydgoszczy, kurczątko. A tutaj chciwość, a tutaj pazerność, a tutaj brak standardów ludzkich. Mówię, że te salcesony są jeszcze bardziej tłuste. Świnie są jeszcze większymi świniami. No w ogóle tu jest Warszawa, system boherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Ale jeżeli Państwo chcielibyście, bo tutaj nie ma ani mormonów, ani ewangelików prawosławnych, ani świadków Jehowy, pojechać na przykład do prawosławia, do prawosławnych, to możecie Państwo pojechać. My dajmy bus zum Beispiel, na przykład szary, prawda? My dajmy bus. Zapraszamy Państwa serdecznie do Anglo-Ameryki, Białystok. Tam są cerkwie, tam jest dużo prawosławnych ludzi, biskup diecezji białostocko-gdańskiej. Zapraszamy, już burczy, już odjeżdża przez Pałac Kultury Stalina i Lenina, przez Pragę Południe, Pragę Północ, a Państwo zobaczą.